Beata Chmielewska, witam Państwa w kolejnym wydaniu Panoramy Chodzieskiej. Dziś porozmawiamy m.in. o zdrowiu. Zobaczymy także, jak pierwszoklasiści wstępowali uroczyście w progi swojej nowej szkoły. Lasy w okolicach Chodzieży przeżyły ostatnio intensywną ekspansję małych czerwonych kapturków. Wszystko za sprawą przedszkola przy ulicy Łąkowej, które zorganizowało atrakcyjną lekcję w lesie, w terenie. Ciekawą lekcję przyrody odbyły przedszkolaki z chodzieskiego przedszkola przy ulicy Łąkowej. Tym razem las zaroił się od małych czerwonych kapturków. Dzieci, tak jak w popularnej bajce, z małymi koszyczkami wędrowały przez las, by dotrzeć do babci i złożyć jej wizytę. Przy okazji miały szansę nauczyć się podstawowych zachowań w lesie, co wolno robić, a czego nie wolno. Dowiedziały się także, w jakich sytuacjach nie należy rozmawiać z nieznajomymi, także wilkami z bajek. Nie, czy będziemy łamać gałązki? Nie. Nie, Wilku, nie chcemy takiej Już zabawy, wie. Tak? W lesie trzeba głośno krzyczeć. Z całej siły, pomogę wam. Nie wolno krzyczeć. A to jak mówicie, wilku, nie wolno. Nie wolno. Powiedzcie mi proszę, gdzie mieszka babcia. Odwiedzę ją. Powiemy, gdzie mieszka babcia? Nie, bo my nie możemy z obcymi rozmawiać. Właśnie. Nie wolno. No co powiemy wilkowi? Idź sobie, wilku. Idź sobie, wilku. To my tak, bo my musimy już iść do babci. Idź sobie, wilku. Puk, puk, babciu, to ja, czerwony kapturek. Proszę, wejdź. Czemu masz takie duże oczy? No, żeby cię dobrze widzieć, kapturku. Wilku, dlaczego masz takie duże oczy? Wilk, choć wyglądał groźnie, okazał się dość przyjacielski, a dzieci przy okazji dowiedziały się, jak nie należy zachowywać się w lesie i uważać na zawierane przypadkowo kontakty z nieznajomymi. W leśnej ostoi, dzięki uprzejmości leśnictwa w Podaninie, dzieci dalej miały szansę dowiadywać się, jaki był przebieg zdarzeń w bajce o czerwonym kapturku. W domku babci rozgrywały się wydarzenia mrożące krew w żyłach. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka i na wesoło. Postacie z bajek odgrywali rodzice dzieci z przedszkola przy ulicy Łąkowej. Była także oryginalna, prawdziwa babcia, która znakomicie wcieliła się w swoją rolę. Wilk na szczęście babci nie pożarł, a dzieci bawiły się doskonale, zdobywając podstawową wiedzę dotyczącą zachowania się w lesie i zawierania przypadkowych znajomości. Przy okazji leśnej lekcji przyrody i przedstawienia czerwonego kapturka w wykonaniu rodziców i dziadków można było atrakcyjnie spędzić czas. Dla dzieci przygotowano ognisko, spotkanie z panem leśniczym, który opowiadał dzieciom o życiu lasu podczas zbliżającej się jesieni. Przygotowano także apetyczny poczęstunek. Dzieci mogły zjeść ciepłą kiełbaskę i posilić się pysznymi, przygotowanymi dla nich apetycznymi kanapkami. Dzieci radośnie spędzały czas w lesie dzięki uprzejmości leśnictwa Podanin. Przy okazji dowiedziały się, jak zachowywać się w lesie i obejrzały bajkę w wykonaniu rodzinnych aktorów. Takie lekcje przyrody i historii, a także lekcje bajek z pewnością na długo pozostaną w pamięci wszystkich przedszkolaków, małych czerwonych kapturków, dla których ta bajka i wyprawa do lasu skończyła się, tak jak to w bajkach bywa, zwycięzcem dobra nad złem. Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej nr 1 w Chodzieży złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W ten sposób zostali uroczyście przyjęci w poczet szkolnej społeczności. Kilka tygodni po tym, jak w ich uszach po raz pierwszy rozbrzmiał szkolny dzwonek, uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych
mieli ślubowanie i pasowanie na ucznia. Tym samym naprawdę zostali wprowadzeni w grono uczniów szkoły. W szkole podstawowej numer 1 w Chodzieży ślubowanie uczniów na sztandar szkoły i pasowanie ich na uczniów odbyło się w niezwykle uroczystym charakterze. Przygotowany przez uczniów klas pierwszych program artystyczny był pierwszym ich popisem przed Radą Pedagogiczną i starszymi kolegami. Pierwszoklasiści zaprezentowali się jak najlepiej potrafili. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły imienia Stanisława Staszica. Z wielkim przejęciem dzieci recytowały słowa roty przysięgi. Następnie pani dyrektor Marta Łojewska dokonała aktu uroczystego pasowania na ucznia. Wszyscy z wielkim drżeniem i niepokojem stawali się w tym momencie prawowitymi członkami szkolnej społeczności. Z pewnością w pamięci pierwszaków ten moment pozostanie na bardzo długo, bo przecież od tego dnia stali się prawdziwymi pierwszakami. W roku szkolnym 2004-2005 w Szkole Podstawowej nr 1 utworzono 4 oddziały klasowe po 24 uczniów. Pierwszaki będą uczyć się pod opieką swoich wychowawców przez kolejne 3 lata edukacji. Następnie z murów tzw. małej szkoły przy ulicy Krasińskiego przeniosą się do głównego budynku szkoły przy ulicy Staszica i kontynuować będą tutaj naukę. Na razie bezpiecznie pod okiem wychowawców i czujnym okiem rodziców zdobywać będą pierwsze szkolne szlify. Zupełnie inny charakter miało spotkanie jubileuszowe w Liceum Ogólnokształcącym imienia Leona Kluczkowskiego w Chodzieży. Spotkali się tutaj dawni maturzyści, absolwenci tej szkoły. Spotkanie po 45 latach. Uczestnicy zjazdu klasowego, którzy zdawali maturę w 1959 roku, spotkali się po tak długim okresie. Program, jaki przygotowali sobie na to spotkanie, był bardzo bogaty. Rozpoczęło się wszystko od mszy świętej w kaplicy domu parafialnego, parafii pod wezwaniem świętego Floriana. Później spotkanie w szkole. Właśnie w tej chwili wszyscy uczestnicy tego zjazdu wchodzą do szkoły, by przypomnieć sobie te młode lata, kiedy tutaj w murach Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży zdawali maturę, a tak ta szkoła wyglądała wtedy. Po spotkaniu w szkole udali się na cmentarz, by złożyć wiązanki kwiatów na grobach nauczycieli, którzy ich uczyli, a później odbyli spotkanie towarzyskie w kawiarni Kameralna. Organizatorzy pan Zbigniew Chorowski, Teresa Adamska, Władysław Pływaczek i Włodzimierz Janiszewski starali się, aby jak najwięcej absolwentów z tego roku przyjechało na ten zjazd, a było ich 44. Wszyscy zdali maturę. Zgromadzeni byli w dwóch klasach, których wychowawcami byli pan Stanisław Hoffman, a także Jan Leśniak, który był obecny na tym zjeździe. Był także nauczyciel chemii w tych klasach, pan Czesław Anczyński. Podczas tego spotkania i w trakcie spotkania towarzyskiego
wszyscy przywieźli ze sobą zdjęcia. Tak wyglądali 45 lat temu, gdy w towarzystwie swoich koleżanek i kolegów ustawiali się do pamiątkowych zdjęć. Nie wiedzieli nawet, że po 45 latach te zdjęcia będą dla nich bardzo ważne, bo w towarzystwie kolegów i koleżanek z tamtych lat mogli powspominać te najpiękniejsze młodzieńcze czasy. Szanowni drodzy Państwo, nauczyciele, koleżanki i koledzy, minęło 45 lat, jak po 4 latach nauki przystąpiliśmy do egzaminu dojrzałości, zwanej maturą. Po otrzymaniu świadectw rozeszliśmy się, każdy w swoją stronę i często nie widzieliśmy się więcej. Wtedy o spotkaniach klasowych nie myśleliśmy. W 1970 roku, czyli 11 lat po naszej maturze, był zjazd absolwentów wszystkich roczników organizowany przez mojego ojca, ustępującego wtedy dyrektora liceum. Jednak z naszego rocznika było bardzo mało osób, bodajże 2 czy 3 osoby. Jeszcze wtedy internetu nie było. Jeszcze wtedy nie czuliśmy potrzeby spotykania się. W 2001 roku znowu był zjazd wszystkich roczników z okazji 80. rocznicy powstania szkoły. Z naszych klas było wtedy 10 osób i na tym spotkaniu zrodził się pomysł spotkania dzisiejszego klasowego. Cieszę się, że udało się to zorganizować. Oczywiście podczas takiego spotkania muszą być kwiaty dla wychowawców i nauczycieli. Obecny wychowawca Jan Leśniak oraz nauczyciel chemii w tych czasach, pan Czesław Anczyński, przyjmują kwiaty od swoich wychowanków. Serdeczne życzenia, zdrowia, jakże inni byli przed 45 latami. Ale i to wszyscy, i nauczyciele, i ci młodzi, wtedy jeszcze absolwenci liceum ogólnokształcącego imieniem Leona Kruczkowskiego w Chodzieży. Wielu z nich po prostu już nie ma. Odeszli na zawsze Bożena Waruszewska, Mieczysław Krantz-Winiecki, Michał Blada i Janusz Kamiński. Prowadzący to spotkanie Zbigniew Chorowski zapalił symboliczną lampkę, aby wszyscy pamiętali, że ci, którzy odeszli spośród absolwentów z 59 roku, są tutaj razem z nimi, są wśród nich. Minutą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy już nie mogli przyjechać na ten zjazd klasowy. Po 45 latach to naprawdę przyjemność spotkać się ze swoimi kolegami. Upłynęło masę czasu od tego momentu, kiedy zdawaliście maturę w liceum. Tak, rzeczywiście. Po 45 latach nawet trudno było się rozpoznać. Wiek jednak robi swoje. Wszyscy się rozjechali. Większość kolegów i koleżanek jednak jest w Polsce, jakby się to powiedziało. Kilku nas mieszka w Chodzieży, z tymi się szybciej widzimy, częściej się widzimy, ale mimo wszystko to spotkanie jest wyjątkowo miłe. Mamy jeszcze 2 profesorów naszych, którzy żyją jeszcze, bo większość niestety zmarła. Chcemy jeszcze ich uszanować, pójść na cmentarz, złożyć kwiaty, żeby po prostu tym miłym gestem zakończyć to nasze spotkanie. Teraz się spotykamy, chcemy jakieś tam między nami na wspomnienia wymienić, tak, przypomnieć sobie te twarze, które kiedyś mieliśmy, oglądaliśmy zdjęcia nawet z matury, no i rozpoznawaliśmy naszych kolegów i koleżanki. Kto był inicjatorem tego spotkania? No, inicjatorem był Zbyszek Chorowski, syn byłego dyrektora naszego wtedy jeszcze. Pamiętam taki sympatyczny moment ze zdjęcia maturalnego. Pan dyrektor, rzeczywiście bardzo mało włosów miał na głowie i wiatr wiał bardzo i krzyczał: róbcie wreszcie to zdjęcie, bo mi się całkiem włosy rozwiszyły. Także takie śmieszne, to sobie wszyscy też pamiętają.
Spotkanie w szkole oczywiście zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem, a później towarzysko wszyscy udali się do restauracji Kameralna. I jeden z uczestników zjazdów powiedział nam bardzo fajną ciekawostkę. Bawili się tam do godziny 22. I co ciekawe, nikt z tej klasy nie palił i nikt nie pił alkoholu. A więc i tak po 45 latach można przyjemnie spędzić czas ze sobą. Podczas rutynowej kontroli pojazdu chodzieccy policjanci zabezpieczyli środki psychoaktywne. Ujęcie sprawców, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków, jest kolejnym sukcesem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Chodzieckiej policji udało się zatrzymać młodych mieszkańców naszego miasta posiadających znaczne ilości narkotyków. Być może w ten sposób udało się także zapobiec rozprzestrzenianiu się fali narkotykowych przestępstw na terenie naszego miasta. Jest to kolejny sukces chodzieckiej policji, która prowadzi szeroko zakrojone działania w celu ujęcia sprawców kolejnych tego rodzaju przestępstw. Policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży udało się ująć osoby posiadające znaczne ilości środków psychoaktywnych. Doszło do tego w sytuacji, wydawałoby się, przypadkowej. Jak doszło do zatrzymania tych osób? 25 września policjanci Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży w trakcie rutynowej kontroli drogowej zatrzymali trzech mężczyzn. Poruszali się oni Fiatem 126P. W trakcie tej kontroli policjanci sprawdzali dokumentację tego pojazdu, jak również przewożony bagaż. Udało się ustalić, że w samochodzie znajdują się trzy radioodtwarzacze, które jednak były, powiedzmy szczerze, legalne. Nie ponosiły one żadnych cech przestępstwa. Jednak zachowanie sprawców, ich zdenerwowanie, wzbudziło w policjantach pewne podejrzenie. Zostali oni doprowadzeni do Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, gdzie w trakcie przeszukania w odzieży tych mężczyzn znaleziono narkotyki. Była to amfetamina oraz tabletki ze środkiem odurzającym. Jaka była wartość zabezpieczonych środków? Wartość zabezpieczonych środków waha się w granicach 1,5 tysiąca złotych. Co się stało ze sprawcami? Sprawcy zostali zatrzymani. Jednemu ze sprawców, w stosunku do jednego ze sprawców, Sąd Rejonowy w Chodzieży zastosował dozór policyjny. W stosunku do drugiego zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mogą być oni ukarani za posiadanie takiej ilości narkotyków. Jaka kara jest przewidywana w kodeksie karnym? Samo posiadanie narkotyków jest już przestępstwem i za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Czy dalsze czynności wskazują na to, by osoby zatrzymane mogły być dealerami narkotyków i dzięki temu udało się nie dopuścić do sprzedaży tych środków dalej na rynku? W tej chwili trwają czynności zmierzające do ustalenia tego, w jaki sposób ci mężczyźni weszli w posiadanie tych narkotyków, a więc skąd pochodzi źródło i czy ten łańcuch narkotykowy kończył się na nich, czy po prostu mieli oni nadal, czy oni mieli zamiar sprzedawać te narkotyki dalej, czy byli po prostu dealerami. W ten sposób udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się kolejnej partii narkotyków w chodzieckich klubach i lokalach gastronomicznych, a także w szkołach. Problem przestępczości tego rodzaju jest popularny w całej Polsce i jest solą wokół nie tylko policji. Mamy nadzieję, że kolejne takie sukcesy policja z Chodzieży będzie miała szansę zapisać w przyszłości na swoje konto. Działania profilaktyczne na szeroką skalę prowadzi chodziecki sanepid. Tym razem ogłoszono konkurs wiedzy o HIV i AIDS w związku ze zbliżającym się ogólnoświatowym dniem profilaktyki tych chorób. Pomimo szeregu działań profilaktycznych, często nie udaje się zatrzymać rozprzestrzeniających się wirusów. Tak jest także z wirusem HIV, powodującym chorobę AIDS. Niestety, jak się okazuje, co roku odnotowanych jest coraz więcej przypadków zachorowań na AIDS i nosicieli wirusa HIV. Znane są liczby, ale nigdy nie wiadomo, czy liczby te są rzeczywistym odniesieniem do faktów. Wszyscy muszą mieć podstawową wiedzę o HIV i AIDS po to, aby także poszerzyć zakres tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. Są to wirusy i choroby, które rozprzestrzeniają się w szczególny sposób. Dlatego dość łatwo jest uniknąć zakażenia. Jednak jak się okazuje, ciągle niezbędna jest profilaktyka i informacja. Dlatego po raz kolejny podjęliśmy w ten sposób współpracę z sanepidem w Chodzieży.
Za 2 miesiące obchodzić będziemy Ogólnoświatowy Dzień Walki z AIDS. Już teraz rozpoczyna się akcja propagandowa, mająca na celu poparcie profilaktyki różnymi działaniami. Między innymi ogłoszono na terenie województwa wielkopolskiego i powiatu chodzieckiego bardzo ciekawy konkurs dla młodych ludzi, skierowany przede wszystkim do młodych ludzi. Co jest celem konkursu i jakie są jego zasady? Tak, jest to konkurs, który jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pod hasłem zrobiłam test na HIV, jestem. Dając troszeczkę do zastanowienia się nad samym problemem HIV młodzieży, myślę, że cel jest dosyć taki szczytny. Celem głównym jest niejako wzrost poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS i przełożenie tej wiedzy na bezpośrednie takie zachowania seksualne ludzi młodych. Co jeszcze? Naturalne podejście do wykonywania testów w kierunku HIV oraz informowanie o istniejących punktach anonimowego testowania. Patronat niejako nad tym konkursem prowadzi pełnomocnik wojewody do spraw AIDS, którym jest Hubert Rokosowski oraz wojewoda wielkopolski pan Andrzej Nowakowski. Organizatorem tego konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, a my jako powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna odpowiadamy niejako za przebieg etapu powiatowego. Konkurs będzie przebiegał między innymi wśród wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jak mówiliśmy, celem konkursu jest opracowanie listu zatytułowanego, tak właśnie jak mówiłyśmy na początku, zrobiłem sobie test na HIV, jestem, no właśnie. Mówimy ciągle o ludziach młodych, ale chyba trzeba by było troszeczkę przełamać stereotypy. Kierujemy nasze spotkanie, naszą wypowiedź do ludzi młodych, ale przecież w grupach zakażenia, w grupach największego ryzyka funkcjonują nie tylko ludzie młodzi. Głównie należy się tutaj skupić, ponieważ tak właśnie, jak pani wspomniała o tych stereotypach, co jest bardzo istotne. Kiedyś mówiono tylko o tym, że osoby narażone na zakażenie wirusem HIV to są osoby homoseksualiści, osoby, kobiety uprawiające prostytucję. Ten mit należy jak najbardziej złamać i co jest bardzo istotne, co przekłada się na liczbę osób zakażonych wirusem HIV, to są ludzie w wieku od 18 do 29 lat, zdarzają się również starsi, ale to jest grupa ludzi najbardziej narażonych na to zakażenie. Są to osoby, które żyją w związkach heteroseksualnych, czyli w związkach kobieta-mężczyzna. I na tej grupie praktycznie należy się jak najbardziej skupić. Ale wszelkie działania profilaktyczne, także działania propagandowe powinny chyba także odnieść się do ludzi spoza tej grupy wiekowej, zwłaszcza do starszych osób, aby otworzyć im świadomość na tę chorobę i także poszerzyć zakres tolerancji wobec zakażonych i wobec w ogóle problemu. Tak, jak najbardziej. Słyszymy w mediach i w radiu i w telewizji, jakie jest podejście do tej tolerancji, a musimy pamiętać, że niestety wirus HIV atakuje osoby bez względu na rasę, na pochodzenie, na wyznania religijne. Jakie są główne punkty związane z profilaktyką HIV-AIDS, które prowadzicie na co dzień i które będą ze szczególnym naciskiem propagowane teraz do końca roku przed obchodami Dnia Walki z HIV i AIDS? To znaczy my jako powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna głównie zajmujemy się edukacją, staramy się informować społeczeństwo o tym, gdzie można wykonywać testy anonimowe, punkty bezpłatnego badania krwi w kierunku HIV-AIDS, gdzie są takie organizowane. To jest przede wszystkim informacja społeczeństwa. Poza tym edukujemy młodzież, spotykamy się z młodzieżą w różnych szkołach i w szkołach gimnazjalnych i w szkołach ponadgimnazjalnych. Tam, gdzie tylko jesteśmy zapraszani, nigdy nie odmawiamy i staramy się jak najbardziej docierać, edukować tą młodzież. No i aktywne takie formy, jak właśnie różnego rodzaju konkursy, olimpiady, które też szkoły wewnętrznie u siebie już w swoich placówkach organizują. My jesteśmy też niejako takim przekaźnikiem materiałów edukacyjnych, gdzie później one są wykorzystywane w tej edukacji. No i tak jak tutaj już wcześniej wspominaliśmy, właśnie aktywny sposób, czyli te konkursy, gdzie ta młodzież jest
zaangażowana do tego, żeby jednak bezpośrednio samemu docierać do tej wiedzy, sięgnąć do broszury, do książki, którą nauczyciel preferuje, czy biblioteka, która jest wyposażona w takie materiały. Załóżmy, że nasz program dociera do tej grupy wiekowej, która jest szczególnie narażona na ryzyko. Gdybyśmy mieli szansę im teraz powiedzieć, jakich zachowań należy unikać, jakie zachowania na pewno nie doprowadzą do zakażenia, a co jest szczególnie niebezpieczne? Jeżeli chodzi o ludzi młodych, należy wspomnieć, że mamy praktycznie, może zacznę od tego, że mamy trzy podstawowe drogi, jakimi dochodzi w ogóle do zakażenia. Jest to kontakt przez krew, są to kontakty seksualne oraz przez matkę na dziecko. W przypadku młodzieży odniosłabym się niejako tutaj do tych dwóch dróg, czyli kontaktu z krwią i kontaktów seksualnych. W przypadku krwi mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym problemem, ponieważ należy się odnieść do tej narkomanii dożylnej. Niestety, ale u nas w Polsce największa liczba osób zakażonych to są właśnie narkomani, zakażeni drogą narkomanii tak zwanej dożylnej. Jest to przeszło 60% u nas w Polsce, także jest to bardzo wysoki wskaźnik. W przypadku narkomanii, no cóż możemy tutaj powiedzieć, używanie sprzętu jednorazowego użytku, jedyne takie zabezpieczenie. Co jeszcze? Korzystanie, jeżeli udajemy się do gabinetów kosmetycznych, gabinetów takich troszeczkę, że tak powiem, przypadkowych, gdzie wykonywane są tatuaże różne, żeby to były punkty, wręcz możemy zapytać nawet osobę, która będzie nas obsługiwała, czy sprzęt jest jednorazowy, czy sprzęt jest sterylizowany. No i apelowałabym raczej o to, żeby korzystać z punktów sprawdzonych, gdzie wiemy, że kwalifikacje personelu są kompetentne i jak najbardziej bezpieczne. Obniża się średnia wieku inicjacji seksualnej. Czy to także wpływa na wzrost zakażeń wirusem HIV? Jak najbardziej. Praktycznie jedynie co chroni tutaj, jeżeli chodzi o drogę tą płciową, seksualną, to abstynencja seksualna, no i trwały związek z jednym niezakażonym partnerem oparty na wzajemnej wierności, a zmniejsza ryzyko jedynie właśnie opóźnianie inicjacji seksualnej, no i używanie prezerwatyw w takich przygodnych kontaktach seksualnych. Czy wiemy, ilu zakażonych chorych na AIDS i zakażonych wirusem HIV jest w Wielkopolsce? Czy znane są takie dane statystyczne? Jeżeli chodzi o statystykę, to mamy podsumowany 2003 rok i na terenie Wielkopolski mieliśmy od 1985 roku, ponieważ jest to rok, kiedy zaczęto rejestrować takie przypadki osób zakażonych HIV, mamy 171 przypadków. Mówiliśmy o tym, że należy otwarcie myśleć i mówić o testach na obecność wirusa HIV we krwi. Gdzie mieszkańcy powiatu chodzieskiego w najbliższych miejscach, w najbliższych punktach mogą tego rodzaju testy i badania anonimowo wykonać? Testy takie wykonywane są, niestety w Chodzieży nie mamy takich punktów, ale są one w Pile. Są takie dwa punkty. Jest to klinika Ars Medical, która wykonuje takie badania oraz dawny wojewódzki szpital zespolony na ulicy Rydgiera w Pile. Co jeszcze mogłabym powiedzieć a propos tego testowania, że warto korzystać z punktów, które prowadzą poradnictwo przed- i potestowe. W przypadku, kiedy pacjent niejako wychodzi z wynikiem pozytywnym, jest oznaczony jako HIV pozytywny, żeby miał kontakt z psychologiem, z opieką taką już fachową, że nie pozostaje z problemem sam, żeby jednak no, mógł z kimś porozmawiać i osoba ta mogłaby mu udzielić niejako takich pewnych wskazówek, co dalej, co należy dalej robić, jak postępować, żeby w przypadku, kiedy stwierdzono obecność tego wirusa, jak postępować. Chociaż nie jest to zawsze takie jednoznaczne. Lekarze, diagnostycy wiedzą o tym, że robi się jeszcze potwierdzenie tego badania. Jeden wynik nie jest taki jednoznaczny, należy jednak go potwierdzić. Wszyscy zainteresowani mogą oczywiście uzyskać informacje tutaj w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonuje także całodobowy telefon zaufania. Można podać jego numer? Tak, jak najbardziej. Jest to warszawski taki całodobowy telefon zaufania. Może podam telefon kierunkowy 022 692 82 26.
A my przypominamy wszystkim zainteresowanym, że trwa konkurs na list do przyjaciela zatytułowany Zrobiłam test na HIV, jestem i zapraszamy wszystkich młodych ludzi do tego, aby wzięli udział w tym konkursie, przedstawili swoją wiedzę, a także wiadomości dotyczące profilaktyki i tego, jak unikać sytuacji niebezpiecznych. Jak najbardziej. Jeszcze raz zapraszam wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego. Są to uczniowie w wieku od 18 do 19 lat, którzy mogą uczestniczyć w tym konkursie. Jeżeli nauczyciele, dyrektorzy szkół bezpośrednio już w placówce nie przekazali uczniom takiej informacji, to jak najbardziej zapraszamy tutaj do nas do stacji. Udzielamy informacji już takich szczegółowych. Można też pobrać regulamin tego konkursu. Zapraszam. Firmy i hodowcy z ziemi chodzieskiej mieli szansę niepowtarzalnej promocji na międzynarodowych targach poznańskich, na terenach których zorganizowano tym razem już po raz kolejny targi Polagra Farm. Na terenach międzynarodowych targów poznańskich po raz kolejny już zorganizowano targi Polagra Farm, które dają szansę lokalnym, także niewielkim rodzinnym przedsiębiorstwom na promocję o międzynarodowej skali, bowiem co roku na Polagrze goszczą wystawcy i zwiedzający z całej Europy. Wszystko po to, by zaprezentować swoje możliwości, nowe technologie i wszystko to, co we współczesnym rolnictwie stanowi o prestiżu działalności hodowlanej i wytwórczej. Na targach Polagra Farm co roku dużą popularnością cieszą się stoiska ze zwierzętami hodowlanymi. Ponieważ ostatnio odwiedziliśmy z kamerą telewizji Anserwis fermę kóz w Bukowcu, nasz spacer po Polagrze rozpoczęliśmy także od boksów, gdzie prezentowane były zwierzęta hodowlane. Także te, dzięki którym być może kolejne okazy trafią do hodowców w sąsiedniej miejscowości. Podczas targów w tym roku, jak zwykle, prezentowane były najpiękniejsze zwierzęta w przeróżnych rasach, po to, by wskazać czempionów. Co godzinę ze specjalnie przygotowanych miejscach prezentowane były zwierzęta różnych ras, odmian i gatunków. Specjalne jury oceniało i wybierało najlepszych. Wśród czempionów znalazły się także zwierzęta hodowane niedaleko Chodzieży. Hodowcy kóz z Bukowca, u których gościliśmy niedawno, spotkali na targach w Poznaniu swoich dostawców, przedstawicieli stowarzyszenia mieszczącego się niedaleko Połczyna Zdroju, które zajmuje się hodowlą niezwykłych okazów. Podczas targów Polagra Farm zobaczyć można niezwykłe rasy zwierząt hodowlanych, takie, których nie spotyka się na co dzień w największych nawet chlewniach i w największych hodowlach. Zwierzęta o wyjątkowych rasach, które dają albo wysoką mięsność, albo dużą mleczność. Wszystko w zależności od tego, na co nastawiają się hodowcy. Targi Polagra Farm cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród hodowców i zwiedzających, ale także wśród uczniów szkół rolniczych i gastronomicznych, którzy podczas targów odbywają specjalne lekcje, mając szansę dowiedzieć się więcej na tematy związane ze swoim kierunkiem kształcenia. Także na tegorocznych targach spotkaliśmy wiele grup uczniowskich, które w ten sposób spędzały czas w Poznaniu, poszerzając swoją dotychczasową wiedzę. Zwierzęta hodowlane prezentowane na Polagrze budzą szczególny podziw i ogromne zainteresowanie. Są to zwierzęta niezwykłe, szczególnie pielęgnowane i hodowane według najnowszych standardów, które narzuca hodowcom nie tylko przystąpienie do Unii Europejskiej, ale także po prostu standaryzacja usług, tak by były one jak najwyższej jakości, a dzięki temu większą jakość miały także produkowane przez nich wyroby. Obserwowaliśmy m.in. ocenę trzody chlewnej, również różnych ras, które coraz częściej hodowane są eksperymentalnie, nawet w niewielkich gospodarstwach prywatnych. Hodowcy robią wszystko, by jak najlepiej zaprezentować oceniane przez jury zwierzęta, a okazy często nie są zdyscyplinowane na wybiegu. Okazuje się jednak, że wśród czempionów były także zwierzęta z ziemi chodzieskiej.
Tym razem były to gołębie ozdobne z hodowli pana Ryszarda Pasza. Panie Ryszardzie, hodowla drobiu ozdobnego i ozdobnych ras gołębi to jest to zajęcie bardzo oryginalne i wymagające wielkiego poświęcenia, bo są to zwierzęta, które wymagają wielkiej troski i szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, by zdobywać sukcesy i tytuły czempionów na takich targach jak te tegoroczne w Poznaniu. No tak to już jest, bo żeby hodować dobre ptaki, to przede wszystkim trzeba mieć no, dobry materiał zarodowy. No i to już trzeba wieloletniej pracy, żeby zaś już potem osiągać takie wyniki. Te rasy, które pan dzisiaj prezentuje na targach w Poznaniu, to są rasy bardzo wyjątkowe. Czy wielu jest hodowców, którzy zajmują się hodowlą tych właśnie ras? Tak, tak. No tu pierwsza rasa to jest garłacz angielski. Jest to bardzo trudna rasa do odchowu młodych i do pomnażania tej rasy, bo się bardzo ciężko hodują te gołębie, ale to już tak u hodowców jest, im ciężej, to tym jest większy zapał nawet jeszcze. A ta druga rasa, kauszoś, po polsku koszuła, to jest dosyć łatwy w chowie. On się po prostu tak chowa jak gołąb polny, czy tam gołąb skalny dziki, z którego powstały wszystkie rasy. Dzisiaj jest też szansa na to, by wymienić wśród hodowców doświadczenia. Co więcej przynoszą takie prezentacje jak te na tegorocznych targach Polfarm? No też można. To jest może nie tyle, żeby wymienić doświadczenia, ale po prostu pokazać się z tymi ptakami we większym gronie hodowców i zwiedzających oczywiście. Ale jeśli chodzi o pogadanie z hodowcami, to my raz w miesiącu mamy tu w Poznaniu w naszym klubie zebrania i tam się wszyscy hodowcy spotykamy i po prostu tam są te tematy związane z hodowlą, z wystawami i tam ze wycieczkami zagranicznymi, bo też organizujemy, żeby zapraszać obcych, naszych sąsiadów z zagranic. My też tam wyjeżdżamy i tak to wygląda. Jak wyglądają hodowcy polscy gołębi rasowych i tych oryginalnych ras na tle tych, którzy przyjeżdżają do Was w odwiedziny ze świata? No nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy też w czołówce światowej. Jeśli chodzi o Związek Poznański, to jest no, związek najbardziej prężny i najbardziej ceniony w Polsce. W sąsiedniej hali przygotowano specjalną prezentację, którą nazwano wioską degustacyjną. Także w tym miejscu znalazła się ekspozycja firmy z regionu chodzieskiego. Wioska degustacyjna została przygotowana specjalnie po to, by zaprosić do niej gości specjalnych, m.in. przedstawicieli branży hotelarskiej z Poznania i okolic, którzy w ten sposób mają szansę poznać osobiście produkty lokalnych firm, często wykonywane według oryginalnych receptur i dające szansę na wzbogacenie jadłospisu najlepszych nawet restauracji. W wiosce degustacyjnej spróbować można było prawdziwych pyszności. Skonstruowano tę ekspozycję w ten sposób, by nie tylko dać szansę spróbować najlepszych wyrobów, ale także połączyć staropolskie tradycje przetwórcze z nowoczesnością, z tym, co na kulinarnych stołach coraz częściej staje się po prostu modne i atrakcyjne. Podczas pobytu w wiosce degustacyjnej na tegorocznej Polagrze spróbowaliśmy wielu pyszności. Były wędliny produkowane ze świni rasy złotnickiej, która eksperymentalnie hodowana jest przez wielu wytwórców. To wędliny przygotowywane według staropolskich receptur, bez środków konserwujących. Tuż obok czekały na zwiedzających pyszne, barwne surówki, przygotowane także według oryginalnych receptur, które wabiły kolorem, zapachem i często bardzo niezwykłą kompozycją. Okazuje się, że mieszanie warzyw i owoców może być prawdziwą kulinarną sztuką. Surówki te były znakomitym dodatkiem do prezentowanych w wiosce degustacyjnej mięs, a mięsa te także przygotowywane były według specjalnych receptur. Co może zainteresować gospodynie domowe, smażone i pieczone na miejscu były bez dodatków przypraw. Przede wszystkim, jak podkreślał przygotowujący je kucharz, bez dodatku soli. Wszystko po to, by wydobyć z mięsa jego naturalny smak i aromat, aby nie zakłócać procesu produkcji żadnymi dodatkowymi przyprawami. Oczywiście, jeśli chciało się spróbować tych pyszności, można było dodać parę szczypt przypraw.
Tuż obok można było spróbować wyrobów z miodu naturalnego. Gospodarstwo Pszczelarskie Państwa Mrówka oferuje szereg wyrobów z miodu. Można było spróbować go w różnych postaciach, serwowano go dość oryginalnie. Po raz pierwszy spróbowaliśmy w wiosce degustacyjnej rozpuszczalnej kawy słodzonej miodem. Jest to znakomity napój dodający energii i smakuje wyjątkowo. A na deser nie było nic lepszego w wiosce degustacyjnej niż wyroby z mleka koziego. Smaczne mleko, pyszne sery przygotowywane według oryginalnych receptur. Także słodkie kozie mleczko, które smakowało wszystkim jako deser po wykwintnej uczcie w wiosce degustacyjnej. Jak mówiliśmy na początku, kompozycja w wiosce degustacyjnej była tak przygotowana, by połączyć tradycję z nowoczesnością. Dlatego tuż obok stoiska firmy Danmis przygotowano stoisko fermy strusi. Tam spróbować można było strusich wędlin, można było także spróbować steków z mięsa strusiego oraz zjeść jajecznicę z wielkiego strusiego jaja. Panie Tadeuszu, co takiej firmie jak Danmis daje promocja na targach Polpharma? Przede wszystkim przy okazji targów poznańskich Polpharma chcemy przedstawić nasze propozycje towarowe i przy okazji zareklamować naszą firmę na takim szerokim gremium. Dzisiaj gościcie w wiosce degustacyjnej, spodziewani są tutaj ważni goście. Czy jest też szansa, by przy tym wspólnym stole, gdzie będzie trwała degustacja, zawrzeć jakieś ważne dla firmy kontrakty? No raczej nie. To są takie spotkania towarzyskie, spotkania, żeby poznać ludzi, żeby pokazać swoje towary, swoje produkty i żeby przedstawić, w jaki sposób można się w Polsce smacznie i pożywnie i zdrowo odżywiać. No właśnie, jaka jest wyższość wyrobów z mleka koziego nad innymi popularnymi na naszym rynku? No przede wszystkim są to wyroby inne. Są to wyroby, które są przeznaczone dla przede wszystkim dzieci ze skazą białkową, czyli dla ludzi, którzy nie mogą spożywać zwykłego mleka krowiego. Poza tym są to produkty dla ludzi w wieku starszym, gdyż one są łatwiej przyswajalne przez organizm, dla ludzi z pewnymi chorobami układu pokarmowego. Także mówię, no jest to szeroka gama naszych produktów przeznaczonych dla szerokiej gamy odbiorców. Prezentacja wszystkich firm zaproszonych do wyjątkowej i oryginalnej wioski degustacyjnej przyciągała oko i sprawiała, że wszystkim rósł apetyt w miarę przyglądania się temu, co przygotowali wystawcy. Do spożywania wszystkich wyrobów zachęcał także niezwykle atrakcyjnie gospodarz wioski degustacyjnej, pan Jan Krajniak. Skąd pomysł, by w tak oryginalnej formie jak wioska degustacyjna zapromować polskie najlepsze produkty, najlepsze wyroby? Ktoś kiedyś powiedział, że szaleństwo można różnie interpretować. To był szalony pomysł w znaczeniu producentów i dyrekcji targowej, ponieważ to, co zawsze próbujemy promować, często jest niedoceniane w momencie, kiedy odbywa się to tylko w sposób medialny. Stąd takie miejsce, w którym można przyjść, usiąść, przyjrzeć się, jak wygląda towar, z którego zaczyna się produkcję, a potem na oczach, kiedy ten towar jest odpowiednio przygotowany i posmakować, to jest jak najbardziej prawidłowa droga dla każdego z nas. Stąd to miejsce, myślę o wiosce degustacyjnej, jest miejscem, w którym spotykają się producenci, na przykład ras, które były na wymarciu. A linia odtworzeniowa podjęta przez Ministerstwo Rolnictwa również i wsparciem finansowym na świnie, na wołowinę pozwoliła na to, że są teraz gatunki, które już od kilku lat są w normalnej linii rozrodu i są tradycyjnymi polskimi gatunkami. Stąd świdnicka z Wisłoucha na przykład. Ta fantastyczna, która ma trochę okrasy, jak to po poznańsku by się powiedziało, ale do tego trzeba dodać jeszcze, że ma wśród mięśniami taką ilość tłuszczu, która pozwala rozpuszczać się i absorbować wodę przy pieczeniu. Jest to rzecz fantastyczna. Po prostu jest wtedy pełen aromat i smak tego mięsa. A wołowiny nadwołżańskie, Australijczycy zainteresowali się po zeszłorocznych targach i uważają, że nie ma lepszego mięsa. Z kolei wyroby kuchni regionalnej pozwalają na miejscu spróbować na przykład szynki, kiełbasy.
te suszone, fantastyczne, też z tych ras, które są odtwarzane w postaci genetycznej. A na przykład, gdyby Państwo odwiedzili miejsce, w którym mleko kozie może być przetwarzane na 1000 sposobów, a dodatek fantastyczny, naturalny w postaci dodatków pszczelich, bigos z miodem, smalec z miodem. Czy Państwo ewentualnie jeszcze spróbowaliby teraz szybko podsumować to? Kto się tym może interesować? No przede wszystkim ludzie, którzy prowadzą żywienie. To są wielkie, małe, mniejsze hotele. Ludzie, którzy chcą produkować, czyli producenci. No i kto jeszcze? I wszyscy, którzy uważają, że to, o czym mówimy, jest w praktyce do zrealizowania. Mamy tu produkty staropolskie według już sprawdzonych receptur, ale także produkty oryginalne. Na przykład coraz bardziej popularne w Polsce mięso i jaja strusie. Skąd pomysł na taki dobór, by połączyć tradycję z nowoczesnością, z nowymi nurtami? To jest praktyka, ponieważ mięso wołowe i wieprzowe w Polsce wpisane zostało w jadłospis przed wieloma set latami. Natomiast mięso strusie importowane nieśmiało około 10 lat temu na polskim rynku było rarytasem, oglądane z niedowierzaniem. Okazało się, że z tego mięsa można zrobić fantastyczne rzeczy w postaci różnych układów mięśniowych, bo to jest istotne i ważne. Podobnie jak w indyku. I są różne smaki, o czym na pewno Państwo wiedzą, tak i właśnie przy produkcji strusich mięs uwzględniony jest ten aspekt. I mięso, które posiada wszystkie najbardziej pozytywne walory dla organizmu, bardzo mała ilość tłuszczu, pozwala w różnych rodzajach stekowych, w znaczeniu czasu wyprodukowania, też dać możliwość każdemu, w zależności od organizmu, przyswajania, już praktycznie brania tego na ruszt. I stąd te wielkie kuchnie zaakceptowały, a już dostępne w mniejszych porcjowanych ilościach, w wielu marketach i supermarketach i mniejszych zakładach, też zostały zaaprobowane. Czyli to, co jest tradycją, najlepsze i to, co jest potrzebne ze względu na warunki, bo okazuje się, że w Polsce znakomicie strusie zadomowiły się i się czują. Czy jest szansa, że wioska degustacyjna będzie się rozrastać z kolejnymi edycjami targów? Wioska degustacyjna, nieśmiało raczkująca rok temu, potwierdza, że doszły sałatki, że są fantastyczne i są otwarci producenci na to, co chcą klienci. Jeśli teraz powyżej 30, począwszy od tych bardzo wymyślnych, serwują i w ciągu 14 godzin dostarczą dla każdego, kto jest tym zainteresowany, to do końca nie byłoby prawdą, że nie będą nowe. Bo jeśli klient ma swoje mięsa, swoje receptury, to pod to szybko robi się sałatkę. I to jest też kolejny układ bardzo pozytywny, że dodajemy te wszystkie, może nietypowe, ale ważne elementy, żeby można było wyjść w formie rozmów, przeglądu i konkretnych kontraktów. Gospodarze wioski degustacyjnej oczekiwali przez cały dzień na wyjątkowych gości, bowiem na obiedzie w wiosce degustacyjnej miał zawitać m.in. Wojciech Olejniczak, obecny minister rolnictwa. A z pewnością byłby zaskoczony bogatym menu przygotowanym przez gospodarzy. Pobyt na Polakrze i w wiosce degustacyjnej jest dla lokalnych firm niezwykłą formą promocji, także promocji regionu chodzieskiego. Tym razem jazzowo brzmiały łazienki chodzieskie. Zorganizowano w tej malowniczo położonej restauracji nad Jeziorem Miejskim pierwszy z cyklu wielu koncertów jazzowych. W restauracji Łazienki Chodzieskie, malowniczo położonej na wielkiej plaży przy Jeziorze Miejskim, zainaugurowano nową atrakcję kulturalną. Będą to koncerty jazzowe, które państwo słowińscy, właściciele łazienek, planują organizować cyklicznie. Na pierwszym koncercie w Łazienkach zaprezentował się poznański zespół Ferment. Muzycy uczestniczyli w 2001 roku w chodzieskich międzynarodowych warsztatach jazzowych i podczas tych warsztatów utworzyli zespół, który znakomicie zaprezentował się na pierwszym koncercie w Łazienkach. Łazienki Chodzieskie poszerzają swoją ofertę. Czy jest szansa, by po dzisiejszym wieczorze stały się także klubem muzycznym? Chcielibyśmy w okresie zimowym, jesienno-zimowym, kiedy nie ma tylu atrakcji na plaży i na wodzie, chcielibyśmy zaproponować coś innego. Ucztę dla
ducha i ucztę dla ciała jednocześnie, czyli coś w rodzaju klubu jazzowego w piątkowe wieczory, na razie raz na miesiąc, w okresie od października do kwietnia. Inaugurujemy dzisiaj. Jesteśmy zaskoczeni ilością zainteresowanych osób. Będziemy się starali jak najczęściej to robić, jeśli tylko się będzie cieszyło powodzeniem. A pomysł na to, żeby muzyka była na łazienkach, mieliśmy już od dawna. Niewielka inwestycja była potrzebna, trzeba było kupić fortepian, żeby dawał tę atmosferę, o którą nam chodzi. No i po zakupie tego fortepianu pierwszy koncert inauguracyjny dzisiaj, jak widać z kompletem gości. Następny, myślę, 12 listopada. Jeszcze nie wiemy, kto będzie. Zespół Ferment zaprezentował się słuchaczom na Łazienkach Chodzieskich w następującym składzie. Grali Marcin Łosik, Kamil Kucharuk, Bartosz Kaźmierczak, Maciej Markiewicz i Michał Francuzik. Początkowo grali dla chodzieżan jazz tradycyjny, potem włączyli do repertuaru także kompozycje z gatunku funk, soul i acid jazz. Obecnie grupa Ferment pracuje nad pierwszą autorską płytą. Jak słyszeliśmy, jazz na Łazienkach brzmieć będzie jeszcze wielokrotnie. Kolejny koncert 12 listopada. To wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej. Zapraszam Państwa na nasz program za tydzień, w którym m.in. rozmawiać będziemy o edukacji w związku z obchodzonym w październiku Dniem Edukacji Narodowej. A zanim się pożegnamy, przeczytam Państwu komunikat burmistrza miasta Chodzieży pana Wojciecha Nowaczyka. Burmistrz miasta Chodzieży uprzejmie informuje, że organizuje wyjazdy na bezpłatne badania w zakresie szyjki macicy przeznaczone dla kobiet w wieku od 30 do 59 lat oraz w zakresie profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku od 50 do 59 lat oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc przeznaczone dla mężczyzn i kobiet w wieku od 40 do 65 lat. Badania odbędą się w klinice Ars Medical w Pile w ramach nieodpłatnego programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badani ponoszą jedynie koszty dojazdu w kwocie 4 zł. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się osobiście od poniedziałku do piątku w Chodzieskim Klubie Seniora przy ulicy Korfantego 9 w godzinach od 8 do 13 lub telefonicznie pod numerem 28 20 101. Zgłoszenia przyjmują panie Lidia Romińska, Jadwiga Sikorska i Joanna Marek.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy poszczegółowe informacje do Chodzieskiego Klubu Seniora. A ja zapraszam Państwa na weekendowe powtórki Panoramy Chodzieskiej oraz na Kurier Pilski w poniedziałek o 18.30. Do zobaczenia.